Wiesz co, droga była długa, bo ja byłem w Warszawie, byłem też dzisiaj jeszcze w Krakowie, także jechałem tutaj z Krakowa bezpośrednio, zdążyłem oczywiście na mecz, warto było. Warto było. No pewnie, że warto było. Dawno czekaliśmy na takie chwile. Wiemy, że dwa lata temu był ten awans do pierwszej ligi, też wszyscy się z niego cieszyliśmy, ale właściwie... To jest ten właściwy krok, który teraz został uczyniony. Ja myślę, że tych kroków jest kilka, bo oczywiście jest awans, ale jest też sytuacja klarowna, bo myślę, że sport powinien uciec od samorządów, tak? My taką sytuację mamy. Ona oczywiście przez niektórych była chwalona, przez niektórych krytykowana. Ja dzisiaj już w Bydgoszczy w ratuszu nie pracuję, ale cieszę się, bo jest to prywatny klub, który wspierany jest przez ratusz. Tak powinno być, bo jest to potężna promocja dla miasta i nie ma co ukrywać. Dzisiaj będziemy we wszystkich magazynach telewizyjnych, będzie się o Bydgoszczy mówiło, a więc jest to miasto, które jest w pierwszej dziesiątce największych miast w Polsce i bez wątpienia zasługuje na ekstraklasę. Mamy silny w Bydgoszczy sport i to jest takie postawienie trochę kropki na D, z czego ja oczywiście się niezmiernie cieszę, bo co by tu nie ukrywać, koszula bliższa ciału. Czyli w poniedziałek do Warszawy wrócisz jeszcze z bardziej podniesionym czołem? Wrócę z podniesionym, bo wrócę z miasta, które ma ekstraklasę. Gratulujemy, że akurat ty zacząłeś ten krok z profesjonalizacją tego wszystkiego. Znaczy ja myślę, że to jest krok, który należało podjąć. On, tak jak powiedziałem, on był przez niektórych krytykowany, przez niektórych nie, ale oceniajmy, jak to kiedyś powiedział klasyk, mężczyzna po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Dobrze skończyliśmy. Tak jest. Dziękuję.